życia. I muszę powiedzieć to, że ten pan Marek Siudym nie jest profesjonalistą wśród aktorów. Jest profesjonalistą wśród profesjonalistów. To jest aktor jeżdżący, ale jeżdżący po prostu wybitnie. Startujący normalnie z, jak mówię, profesjonalistą. Jego miłość do koni też sam pewno powie, jest dość szeroka i chyba przez te konie myśmy się tak, poznali. Właśnie przez konie. No to już było ładny kawałek czasu temu, końcówka lat 80., 90. lata, kiedy przywoziliśmy swoich zawodników na zawody juniorów. Ja pamiętam, wtedy Jarzej Sałacki przyjechał ze swoją zawodniczką do Iwna na Mistrzostwa Polski. Oj. I pani przywiozła swoich zawodników i ja swoją zawodniczkę, tylko że w skokach. I właściwie najważniejszą rzecz, jaką chciałbym pani powiedzieć. Że kapelusze coś nie zmieniałam tam. To jest jedna rzecz, już o samej barwie, o tym, jaką pani jest postacią, kim pani w ogóle jest dla całego naszego świata, to już wszystko wiemy, ale efekty tego, co pani robi od początku, od dawna do dzisiaj, ja widzę na parkurach. Nie tylko na czworoboku, ja widzę na parkurach, bo ujeżdżenie jest bazą, jest wyjściem do wszystkiego. I to, jak się zmienili, jak dzisiaj inne są konie, inni są zawodnicy, młodzi, ci młodzi, którzy startują, którzy pokazują się na międzynarodowych konkursach, to jest zasługa tej całej działalności, którą pani zaczęła. Tego wszystkiego, co pani zrobiła dla ujeżdżenia. A ujeżdżenie zrobiło dla reszty dyscyplin. Ja myślę, że to Zagor też, później dołączył mi sztab. Ale myśmy rzeczywiście byli pionierami. Tak, absolutnie. No, więc ja cieszę się, że pan Marek tak mówi, ale niech pan powie jeszcze o swoim koniu. Pan miał takiego gniadego konia. Nie wiem, kasztana właściwie. Gniady mój koń to jeszcze żyje. To jest budzianowiec, który ma 22 lata i czuje się świetnie. Ale on jest u Bogdana Sianowskiego, ponieważ on ma emeryturę. Miał kontuzję i on po prostu do końca życia będzie się opalał. Natomiast... No stać pana na to. Jeszcze jeden serial i konik będzie miał emeryturę. Choćbym nie miał ani jednego serialu, to on będzie miał emeryturę. No. W każdym razie był taki koń Poranek. Łukasz Okińczyc na imię. Poranek. Tak. Pamiętam nas. Poranek zakończył życie z powodu, jak sądzę, błędów medycznych. Miał COPD, miał płukanie płuc, ale antybiotyk, który dostał, go zabił. No, nie mam sprawdzono. Nadzieję, że nie mój mąż go leczył. Na pewno nie. Nie chcę mówić gdzie, ale... Pewnie nie. W każdym razie Poranek był koniem takim objawieniem, że Łukasz jeden sezon, 4 razy Grand Prix w małej rundzie. No, był fantastycznym koniem. No, był. Pan Marek, jeszcze, on jest skromny człowiek. No. Pan Marek hodował psy. Ano tak. Rottweilery i małe. Posteriory krótkowłose i Welsh Corgi. Tak. I te Welsh Corgi już pan nie chowa. Nie. Jest w Podkowie świetna hodowla, Lisiura. Państwa rodzicy. Ale ja wspominam te psy cudownie. To stara celtycka, świetna rasa, inteligentne, cudowne, fajne psy. Czy ja mogę wspomnieć o pana pierwszej żonie? Ale bardzo. Babireckiej. Tak. Chodzi o to, że właśnie to małżeństwo trwało, no i tam różnie w życiu bywa, nie pierwsze, nie ostatnie. Tak, bardzo się lubimy i się kontaktujemy. Ale chcę powiedzieć, że oni właśnie konno razem jeździli i chowali te konie. Tak. I zdaje się, po prostu pan poznał swoją pierwszą żonę przez konie. Przez konie, absolutnie. Przyszedłem jeździć do stajni pięcioboju, gdzie trenerem całej kadry pięcioboju właśnie była Krystyna Babilecka. Ja tam jeździłem i tak wyszło, że zostaliśmy małżeństwem.